Dzień dobry, kochani, po świętach dzisiaj w kompletnym jagarze. Jeszcze jest lekko tłustymi włosami. Jak wrócę ze sklepu, to umyję głowę, żeby sobie spokojnie wtedy wyschła. Co u nas? Święta, święta i po świętach. I to, słuchajcie, dosłownie wróciliśmy do normalności i dzisiaj normalnością będzie sprzątanie pieczka zabawek, bo to, co tu się dzieje, to jest jakiś po prostu kosmos, dosłownie mówiąc kosmos. I dzisiaj pokażę wam, jakie zabawki Piotrek dostał w prezencie, co my dostaliśmy, chociaż ja wam pokazywałam, co my dostaliśmy. Plus jeszcze dodatkowo dostałam maseczkę na noc, ale to spokojnie w dalszej części, więc zapraszam was na dzisiejszego vloga z nami, takiego zwykłego, domowego. Dobra, słuchajcie, wszedł czas pokazać wam te wszystkie prezenty. Masakra, ile tego jest. Ej, Piotrek! Masakra, ile tego jest. Nie spodziewałam się. Dobra, zacznijmy może od bluzy, którą dostał z Nike. Taki fajny, jasno-niebieski. Piotrusiu, do tego wszystkiego ona jest ocieplana od środka, więc super, na pewno nam się przyda. Dostaliśmy, Piotruś dostał również Marshalla. Następnie mamy tutaj taki wydrapankę, coś tego typu. Właśnie, nie wiem, Disneyową, nie mam pojęcia, co to jest dokładnie. Dostaliśmy przepiękny blok, który, słuchajcie, no moja przyjaciółka zawsze robi najlepsze prezenty, ja to po prostu wiem. Popatrzcie na to, to jest blok rysunkowy, który się otwiera za ogonek i w ten sposób, no po prostu rewelacja, tak jak coś wymyśli, to jest petarda. Dodatkowo coś, o co bardzo prosiłam, czyli bajeczka zimowa, nie świąteczna, zimowa, i mamy bajkowe zimowisko. A tutaj jest książka, która przyleciała z bardzo daleka, jest po angielsku, będziemy się uczyć razem właśnie po angielsku czytać. I tutaj mamy właśnie przygody Koali. Tutaj mamy głowę Lego i powiem wam, że to jest zbawienie. Nie zdawałam sobie, jakie to jest zbawienie, dopóki wczoraj do tego Lego, do tej głowy nie wpadło całe nasze Lego. Petarda. I jeżeli chodzi o Lego, to mamy nowy zestaw z kamperem, ale się dzieje, no, z kamperem. I tutaj mamy takie zimowe, więc super. I właśnie przez to, że mamy tą głowę, to ja za chwileczkę te wszystkie pudełka będę wyrzucać z Lego, bo są mi po prostu niepotrzebne, tylko zajmują miejsce. Jeżeli chodzi o duplo, czekajcie, to mamy taki oto zestaw i to jest taka głowa, w której była masa przeróżnych takich pieczątek do robienia kanapek na piknik i tak dalej. Tutaj jak widzicie mamy jakieś zwierzątka do odbicia, tu mamy jeszcze jakieś precelki, więc taki zestaw. I mamy też drugi zestaw. Pokaż, Piotrusiu, drugi zestaw Play-Doh. Pokaż drugi zestaw Play-Doh. I możesz mi od razu podać kangurka. Dasz mi kangurka? I tutaj jeszcze, słuchajcie, jest taki kangurek. I drugi zestaw Play-Doh, który chwilowo zostanie schowany, żeby nie wszystko wymieszać. To do robienia właśnie przeróżnych takich owoców, warzyw, takich przekąsek. Zaraz wyciągniemy wszystkie foremki, kochani. A po prostu jako ciastolinę schowam. No i dostaliśmy coś takiego, coś, co bardzo chciałam mieć. To jest taki zestaw do skręcania dinozaurów razem z wiertarką. To wam zaraz pokażę. Ja wiem, że on jest 6+, ale spokojnie. Tu mamy właśnie taką wiertarkę. O! Mamy wiertarkę, jest również śrubokręt i skręcamy cztery takie dinozaury. Takie właśnie, które ruszają i ogonem, i głową. No, zestaw genialny. I ostatnia rzecz, to jest taka gra świąteczno-zimowa, loteria świąteczna, gdzie mamy takie plansze, mamy takie krążki i po prostu trzeba to ładnie poukładać. Bardzo fajna gra. I na różne sposoby można grać. Więc i logikę mamy, i opowiadania, więc naprawdę dla mnie super. Fajne dostałeś prezenty od Aniołka i Mikołaja? Tak. Cieszysz się? Tak. Bardzo się cieszę. A co masz w ręce? Dinozaur. Jeszcze jedna rzecz nam się tutaj schowała, a mianowicie taki właśnie garaż ze strażą pożarną. Co chwilę mi się jeszcze o czymś przypomina. No i właśnie tutaj też mamy coś takiego jak taki do robienia namiotów, różnych konstrukcji. Więc to również właśnie dostał. Proszę się, kochanie, naładował. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że przeżyjecie to, że moje włosy się lekko świecą dzisiaj. Ale stwierdziłam, że wolę zamiast iść myć głowę, wolę cokolwiek porobić w domu. Właśnie powiesiłam tak naprawdę ostatnie pranie, które były związane z wyjazdem do Opola. Z wyjazdem do Opola i tam już spokojnie wszystko mi schnie. Jak to wyschnie, to już sobie poskładam i po prostu temat wyjazdu już będzie zamknięty.
Wsadziłam sobie do pralki już ręczniki i teraz jak będę ogarniać trochę na balkonie, to po prostu to, co mieliśmy porozkładane w razie, gdyby podczas tych wichur zaczęło nam lać się woda do mieszkania, bo niestety mamy taki problem, no to żeby nic nie zalało, tylko poleciało prosto w ręczniki, żebyśmy, broń Boże, jeszcze na święta sąsiadów nie pozalewali. Więc ręczniki były porozkładane, więc też przez to, że one leżały i nie wiemy, jak była sytuacja pod naszą nieobecność, a podejrzewałam, że nic się nie lało, to spokojnie po prostu te ręczniki od razu będę wrzucała do pralki. Więc tak, Piotrusiu, to nie jest najlepszy pomysł, bo telefon się zepsuje po prostu. Proszę to ściągnąć. No i z racji, że za chwileczkę będziemy mieć różnego typu rozsady, będziemy po prostu sadzonki robić, no to nie chciałabym, żeby coś zaatakowało moje rośliny, dlatego przeglądam wszystkie swoje kwiaty doniczkowe, dlatego że mieliśmy ostatnio przędziorka. Podejrzewam, że już zlikwidowałam tego przędziorka, ale na wszelki wypadek zrobiłam jeszcze prysznic moim kwiatkom. Jeszcze mam dwa do ogarnięcia i jeden całkowicie do wyrzucenia, bo tam wszystko nam spleśniało, w ogóle nie mam pojęcia, co tam się stało z tym kwiatem. Więc tak. Jeszcze dwa muszę przejrzeć i tak się wzięłam, słuchajcie, za takie porządki. A ostatnio pisałam, czekajcie, czy ja was mocno teraz przesunę? Tak. Nie chciałam, żeby ta herbata... W ogóle łyk herbaty. Przywiozłam sobie taką słynną czeską rumową herbatkę. Uwielbiam. Wspomnienia dzieciństwa od razu wracają. No właśnie. Ostatnio pisałam jedną z was, że zrobię sobie taki słoik z karteczkami do sprzątania całego mieszkania, bo ja mam straszny problem z odgradzaniem tego mieszkania i co się za to biorę, to po prostu mi to nie wychodzi. Dlatego stwierdziłam, że rozpiszę sobie każdą półeczkę, każdą szufladę, każde miejsce, każdy fragment mieszkania, łącznie z jakąś półeczką, szafeczką, komodką, blatem, wszystko sobie wypiszę i po prostu powrzucam takie karteczki do słoika. A jak tylko będę miała ochotę po prostu coś posprzątać, to będę losowała sobie, które miejsce mam posprzątać. I tak zamierzam odgracić całe mieszkanie. Tak patrzę na szafę, którą no nie chcę jej ruszać, po prostu nie chcę jej ruszać, bo ja wiem, że jak ja ją ruszę, to przez dwa dni ją nie posprzątam. Bo on tam jest naprawdę niezły Saigon. Więc, ale chociaż się za kwiaty dzisiaj wezmę, trochę tych ręczników już zgarnę, pranie skończyłam, więc już coś niecoś ruszam. Dajcie znać, czy wy też tak, już wam się odpalają takie noworoczne... sprzątanie takie noworoczne, cały czas też patrzę na wieniec, który chciałabym już schować, ale w tym roku, słuchajcie, w tym roku nie chowam ze świeczkami, świeczki od razu będę wypalała przez cały rok, a właśnie oprócz tej maseczki i garnków dostaliśmy również pod choinkę przepiękną świecę, słuchajcie, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Pachnie obłędnie i właśnie dzisiaj zamierzam sobie odpalić. Mój mąż jest dzisiaj w pracy, więc sobie zrobię jakiś może fajny wieczorek. Zobaczymy, o której Piotrek pójdzie spać, bo Piotrek przez Opole się tak rozleniwił. Tak, włączyć internet, bo masz internet. To musisz mi dać do rączki, bo masz internet wyłączony. Tak się rozleniwił, że słuchajcie, w Opole chodził spać o 21.30, 22, 22.30 nawet w pewnym momencie poszedł spać. I... zdecydowanie to nie jest pora dla niego i teraz mamy problem go uspać. W pierwszy dzień po przyjeździe musieliśmy go usypiać przez półtorej godziny. Tak, proszę, proszę, już działa. A teraz nie gadam, biorę się za sprzątanie, biorę się za ogarnianie dalej, bo tutaj trochę jest drogo. A właśnie, kto mnie ogląda od dawna, ten wie, że ja jestem z zawodu ogrodnikiem architektury przestrzennej, czyli ogrody, działki, różnego typu parki. To jest po prostu jakby ten mój zawód. No i przeglądałam ostatnio książki, które moja mama kupiła, kiedy ja się szykowałam do egzaminu, kiedy w ogóle chodziłam do tego technikum i sobie tak właśnie przeglądałam i wyhaczyłam u niej książkę, którą chciałam od niej pożyczyć, ale mówię, a zobaczę na Vinted, ile kosztuje, bo w sumie ta książka będzie miała w sobie tyle wartościowej treści, że nie ma sensu po prostu wypożyczyć na parę miesięcy, tylko fajnie mieć taką książkę. I słuchajcie, za 8 zł wyhaczyłam na Vinted. Ja to jeszcze się licytowałam, bo było z 10 na 8. Wylicytowałam, dlatego że to jest 2008 rok. Tak? 2008? Wydawnictwo? Chyba tak. Wydane 2008 chyba. Czekajcie, czy ja to znajdę teraz.
Tak, to jest 2008 rok, moja mama ma 2090, ale treść i obrazki to jest praktycznie wszystko to samo. Nawet się śmiałam do Wojtka, o popatrz, patrzyliśmy na to, a popatrz, patrzyliśmy na to. Więc fajnie tutaj, to jest książka, w której po prostu macie opisane miesiąc po miesiącu, co trzeba zrobić. Tutaj macie staw ogrodowy, warzywa, szklarnia, zioła, owoce, później mamy tutaj jakieś luty. Znowu mamy ogród w lutym, drzewa i krzewy, róże, byliny, rośliny cebulowe i bulwiaste, kwiaty letnie. I tutaj mamy różnego typu jakieś wymienione rośliny. Później znowu mamy warzywa, terminy wysiewu do gruntu, terminy wysiewu zbioru. Więc naprawdę macie tak cały rok po prostu przełożony. Widzę, że tu mamy nawet coś z kompostownikiem zrobione. Więc bardzo fajna książka, ja ją wychodziłam za 8 zł, dzisiaj przyszła. Ale pożyczyłam sobie od mojej mamy książkę, która... Super. Cześć, synku. Zatem wypożyczyłam sobie od mojej mamy książkę, która używana na Olixie kosztuje 100, na Vinted chyba 70. To jest wszystko o sadzonkach, rozmnażanie roślin od A do Z. I tutaj macie dosłownie mówiąc wszystko odnośnie roślin, krzewów, drzew, warzyw, owoców. Dosłownie mówiąc wszystko na temat ziemi, na temat tego skąd pobierać nasiona, jak pobierać, no po prostu tu jest wszystko. Wszystko. Dlatego sobie to pożyczyłam od mojej mamy i przywiozłam 2 z 5 segregatorów. 5 albo 6, słuchajcie. I teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy tam jest 6 czy 5. To jest coś takie jak ogród marzeń. Ogród moich marzeń. I to jest coś, co moja babcia mi zbierała, kiedy ja chodziłam do technikum. Później to dostałam. I polega to na tym, że macie pełno takich dziwnych karteczek. I może najbardziej wam to pokażę, albo nie, żeby wam... Bo tam są o szkodnikach. Tu dosłownie zaczynają się szkodniki, wszystkie szkodniki, jak z nimi walczyć i tak dalej. Ale mamy na przykład tutaj kwiatek. Groszek pachnący, roślina pnąca z ogródka babuni, czyli jak wygląda groszek, kiedy jest sezon, jego cechy, wymagania, jak duży rośnie. Tutaj macie cały opis, jak go sadzić i tak wysiewać. Wszystko dosłownie o sadownictwie, przeznaczeniu. A z tyłu mamy takie ogrodnikowe... Ogrodnik radzi, czyli na co zwracać uwagę, kalendarz prac i jakie szkodniki mogą zaatakować. I słuchajcie, tego jest naprawdę masa. 5 segregatorów. Popatrzcie, ile tych kartek tutaj jest. Tego jest naprawdę masa. Więc sobie przywiozłam. Jeszcze resztę sobie przywiozę i zostawiam to już u siebie. W drugim segregatorze mam zioła, warzywa. Kwiaty chyba tam są cebulowe. Tu są szkodniki i różne kwiaty. Tam są jeszcze drzewa owocowe, więc naprawdę jest tego bardzo dużo. Ale cieszę się, że przywiozą to w końcu. Dobra, jak już tak gadam, to pokażę wam, co kupiłam sobie w Opolu. Do kuchni kupiłam do garnków takie łapki, żeby się nie poparzyć. Ja jestem z tych, które wiecznie sobie coś poparzą. A stwierdziłam, że takie 2 łapki mogę sobie kupić. One chyba kosztowały zestaw 10 zł, jakoś tak. I kupiłam sobie zestaw 3 ścierek, które są teraz na maksa wygniecione. Ale to dlatego, że ja je właśnie wyprałam i suszyły się na koryferze. To są 3 zwykłe ścierki kuchenne, ale powiem wam, że już od dawna o nich marzyłam. I w końcu trafiłam na nie i wzięłam. I coś, co uratowało nam święta, że Piotruś się nie rozłożył, to przepiękna, przepiękna świąteczna piżamka. Ja specjalnie ją wzięłam w 110-116, żeby też była na przyszły rok. Ale jest polarowa, cieplutka. Piotruś był zachwycony tą piżamą i w ogóle nie chciał się przebierać tej piżamy przez całe święta, więc no, takie są spodnie, taka jest bluzka, więc jeżeli w Pepco będziecie, to podejrzewam, że teraz to już na wyprzedażach będziecie mogli ją dorwać, tą piżamkę, bo jest naprawdę przepiękna, to jest tak milutkie. I tu jest ten kwiatek, który jest tak dosyć mocno zapomniany i teraz tak, jeżeli chcecie, nie wiecie jak zobaczyć, że żeruje u was przędziorek, to słuchajcie, w doniczkach i przy liściach będziecie mieć takie pajęczynki, jak właśnie te tutaj. Widzicie? To jest efekt tego, że żeruje przędziorek w waszych kwiatach. Słuchajcie, znacie, że dosyć dużo takich rzeczy robię związanych tutaj z nasionami, czy planuję ogródek, czy gdzieś tam wysiewy planuję, to chciałabym mieć pod ręką te wszystkie swoje nasiona. Tu są tylko i wyłącznie warzyw, tutaj nie ma kwiatów, to są tylko warzywa i zioła. No i owoce typu, tutaj akurat już tylko zostały arbuzy, bo poziomki już są w lodówce. I właśnie spisuję sobie, tutaj sobie spisuję, jakie odmiany w tym roku będę wysadzać. I dajcie znać, czy chcecie, żeby zrobić wam filmik, chociaż raczej ich jest tyle, że spokojnie mogłabym wam to mówić w jakimś vlogu.
jakie odmiany będę w tym roku wysadzać. Chociażby właśnie po to, żeby, jeżeli chcecie coś wysadzać ze mną, to żebyście już po prostu te nasiona mieli, bo za chwileczkę będzie problem z kupnem nasion. Teraz nasiona idą do sprawdzania, czy na pewno dalej kiełkują, czy na pewno jest z nimi wszystko w porządku. Więc po prostu sprzedawcy usuwają. Chociaż wczoraj oglądałam live'a u Kasi In i sprzedawcą, którego ja kupowałam nasiona, już ma nowe, więc tutaj już nie powinno być problemu. Więc tak, dajcie znać, czy chcecie właśnie taką informację, jakie nasiona w tym roku ja będę wysadzać, bo mam i rzodkiewkę, i kapusty, i brukselkę, ogórki, cukinie, pietruszki, marchewki, arbuzy, naprawdę jest tego dużo. Natomiast właśnie pytanie, czy chcecie, czy was to w ogóle interesuje. A u mnie nowe oświetlenie, żebym właśnie cokolwiek jeszcze była w stanie zrobić, to właśnie lampę wyciągnęłam. Dobra, słuchajcie, moje dziecko ostatnio się kuchnią nie bawi, więc wyniosłam tutaj. I wzięłam się totalnie za odgracanie tych wszystkich zabawek Piotrka. Przyjrzenie jeszcze raz po świętach, co można schować, co lepiej zostawić i tak dalej, więc wiem, że na pewno noc mi zostanie, już na dworze jest ciemno. Więc dziękuję bardzo za tego vloga. Dziś do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa.